Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego punktu wyjścia roku 78-79 i zacytować Państwu jedną opinię na temat właśnie tworzącej się grupy konwersatorium DIP. Cytat. Mimo, że życie dowiodło już, że nawet najlepsza wola nie jest w stanie zmienić warunków, w jakich egzystujemy, wciąż istnieją ludzie spragnieni czynu, wierzący w to, że można coś poprawić. Myślę, że popełniają okrutną pomyłkę. Tego systemu w takiej postaci, w jakiej istnieje, nie da się zmienić. Musi upaść. To są słowa, które w swoim dzienniku 14 listopada 78 po powrocie ze spotkania konwersatorium zapisał Mieczysław Rakowski. Myślę, że historia przyznała mu rację, co nie znaczy, że podejmowanie wysiłków zmiany na lepsze, co egzystowało jeszcze przez następne 12 lat, że te wysiłki były bez znaczenia. Ale ja bym chciał spytać panów teraz o taką, tak jak to pamiętacie, o taką generalną, generalne spojrzenie, czy zgodzilibyście się z taką oceną postawy, którą przedstawiał pierwszy raport, bo o tym pierwszym mówię, w tym drugim jednak już akcenty były inne, że tę postawę można określić jako aprobatę dla zasad ustrojowych przy krytyce systemu sprawowania władzy i zarządzania gospodarką. I czy tego typu postawa, jak ona się miała do innych postaw krytycznych, niezależnych, czy wręcz opozycyjnych, jakie już istniały, o czym mówił Andrzej Wielowiejski. Innymi słowy, czy powiedzielibyście dzisiaj, że na tej mapie politycznej Polski końca lat 70., gdzie się DIP sytuował pomiędzy obozem władzy, a grupami opozycji? No, byliśmy realistami, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że opór warstw rządzącej będzie gwałtowny. To wiadomo było, że to się nie skończy tak łatwo, ponieważ nawet nie mogliśmy doprowadzić do drugiego spotkania. Czy ten realizm był zachowawczy? Ja myślę, że w dużym stopniu tak, w tym sensie, że uważaliśmy, że zasadnicze zmiany, tak jak Andrzej Krasiński napisał, są konieczne, a jednocześnie całkowicie niemożliwe. Czy wiara w to, że one mogą się zrealizować, była mocna? Tak, wszyscy byli głęboko przekonani, że to się musi zmienić, bo po prostu to państwo, którego wszystkie oszczędności ludzkie zostały wydane na spłatę zadłużenia zagranicznego, o czym, co charakterystyczne, już mówię tu o swoich kolegach dziennikarzach i o sobie, nie pisaliśmy tylko dlatego, żeby nie wywołać straszliwej inwazji, straszliwego runu na kasy, co by oczywiście doprowadziło nie tyle do załamania tego rynku, do którego i tak doszło, natomiast doprowadziłoby do ludzkich, osobistych tragedii o niewiarygodnej skali. Innymi słowy, sytuacja była niesłychanie skomplikowana. Mieliśmy jedną korzyść ówczesnej sytuacji, to znaczy obecność papieża. To, że Andrzej rozmawiał z papieżem, myślę, że miało ogromne znaczenie i wypowiedzi papieża też utwierdzały społeczeństwo w przekonaniu, że jednak tej ziemi nie tylko się należy, ale że ona sama może coś zrobić dla siebie. No, tyle mojego komentarza, który może nie jest specjalnie twórczy, ani specjalnie nie przesadza w ocenę możliwości zmian, no ale tyle, co wiem, to powiedziałem. Jeżeli można, to dorzucam, ale tylko parę słów. Już żeśmy o tym mówili na początku. No, były te wyraźnie rysujące się różnice. Ta nasza specyfika wynikała z niepokoju,
niepewności, no ale z przekonania, że ten narastający konflikt, on w czasie słabość ustroju prowadzi do załamania się tego systemu w kraju przy takim stanie społeczeństwa, jaki on jest. Jest to katastrofa dla państwa i dla kraju, i dla narodu. Będzie, może być bardzo kosztowna, może być krwawa. Nikt tego nie będzie kontrolował. Podobne stanowisko zresztą zajmował wówczas Karol Modzelewski, nie godząc się z Jackiem, który domagał się jednak dalszego parcia i nacisku na władzę, dlatego że bez nacisku na władzę to ona nic nie zrobi, w czym teraz ja dodaję w nawiasie, w czym Jacek miał rację. Dlatego że trzeba było ten nacisk robić. Dylemat polegał wszakże na tym, że cudem nam się udało, że jednak wywołany tym przygotowaniem działania Korowskiego i działaniem robotnika i zaczynających działalność, próbujących jakiegoś działania w wolnych związków zawodowych, wspieranych przez rozgłośnie zagraniczne, prawda, i telefon Kuronia. To popychało, to rzeczywiście powodowało dojrzewanie świadomości. Bez tego nie byłoby tych 700 tysięcy strajkujących robotników w sierpniu 80 roku. Ale jednak, wyrażam tutaj głębokie przekonanie, że byliśmy cały czas na krawędzi przepaści i nieszczęścia. Dlatego, że jest jakimś cudem, że jednak nie doszło do konfrontacji, że jednak te setki tysięcy ludzi zachowały spokój, powściągliwość. Oczywiście były doświadczenia historyczne, można by tutaj to wszystko szeroko udowadniać, jednakże naprawdę bardzo niewiele było potrzeba głupoty czy lekkomyślności ze strony władzy, czy ze strony tych setek, czy tysięcy działaczy, którzy rozpoczęli, tak powiem, jakąś pracę, żeby doprowadzić do ostrych konfliktów i nieobliczalnych skutków. Także sądzę, że Solidarność powstała w warunku niesłychanego ryzyka. Myśmy mieli pełną świadomość tego ryzyka i w dalszym ciągu, prawda, z uporem maniaków i z jakimś trochę romantycznym szaleństwem domagaliśmy się dialogu i porozumienia. No, to już nie od nas zależało, tylko wielu warunków było potrzeba, żeby te warunki dla dialogu i porozumienia mogły się zrealizować. Ja jeszcze odpowiadając na to pytanie, mógłbym tak powiedzieć, że kiedy się studiuje kolejne dokumenty DIP-u, czy także kolejne raporty już związane z tym środowiskiem Jerzego Regulskiego, to bardzo wyraźnie widać, że pod koniec lat 70. to środowisko bardzo wyraźnie się opowiada za takim mocno zarysowanym paradygmatem cywilizacyjnym zachodnim samorządu terytorialnego. I to jest poniesione później przez pierwszy zjazd Solidarności. Odpowiedź władzy jest taka, że w stanie wojennym jest zmiana konstytucji i mowa jest o samorządzie terytorialnym, ale jak się popatrzy w ustawę o Radach Narodowych i samorządzie terytorialnym wydanej w 83 roku, uchwalonej w 83 roku, to widać bardzo wyraźnie, że władza tu nie chce ustąpić ani na krok, prawda? I jeśli mówi o samorządzie, to tylko w odniesieniu do sołtysa. Natomiast broń Boże, gdzieś tam wyżej, prawda, jakaś samorządność mogła się pojawić. I właściwie ten spór taki bardzo wyraźny trwa do okrągłego stołu. Nawet przy okrągłym stole nie została, że tak powiem, przeważona szala w żadną stronę. No szczęśliwie okrągły stół, czy raczej skutek okrągłego stołu w postaci wyborów czerwcowych i pojawienia się Sejmu kontraktowego i wolnego jednak wybranego w wolnych wyborach Senatu, to podkreślam przy danej okazji, spowodowało, że ta szala się wyraźnie przechyliła w stronę tego paradygmatu zachodniego samorządu z prawdziwego zdarzenia, który się rozwija tutaj no przynajmniej od XII wieku, a w Polsce od XIII wieku. Ale muszę Państwu powiedzieć, że z perspektywy dzisiejszego doświadczenia widać wyraźnie, że aczkolwiek no, ta szala się przechyliła, to spór do końca nie został rozstrzygnięty. Na przykład jeśli ja widzę ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym,
z 94 roku, prawda? I brak jakiegokolwiek postępu do dnia dzisiejszego, zamieszanie wokół kodeksu budowlanego, prawda? No to widać wyraźnie, ile tu jeszcze jest do zrobienia. My ciągle pod tym względem jesteśmy gdzieś pomiędzy wschodem a zachodem. Niby chcemy być na zachodzie, ale co rusz podejmowane są jakieś działania, które po prostu nas kierują w nieco innym kierunku. Ja bym sobie chciał pozwolić na samochwalstwo, przepraszam bardzo zebranych, ale to ja namówiłem Jurka na ten samorząd, tak? Przy czym Jurek miał świetną pracownię w Instytucie Urbanistyki i Architektury. I to było wspaniałe grono ludzi, no i on sam był naprawdę wybitnym specjalistą. Spotkaliśmy się na rogu ulicy Zgoda z tą ulicą, która prowadzi do Marszałkowskiej, ale już zapomniałem, jak się nazywa. I zastanawialiśmy się nad tym, czym właściwie warto się zająć, jak się ma taką pracownię. No i ja go wtedy mówię, Jurek, nikt się nie zajmuje samorządem. Jemu się to bardzo spodobało. Przeorganizował tą swoją pracownię i to ruszy, te badania ruszyły od razu dosłownie. Takich mieliśmy, jeżeli można powiedzieć, przywódców i dzięki temu nam się udało. Przepraszam za samochwalstwo, ale to w gruncie rzeczy wyrazy uznania pod adresem Jurka, który błyskawicznie stworzył to, co stworzył, no i ruszyło ogromne, no wspaniałym tempie. Przepraszam. Proszę bardzo, tym bardziej, że to potwierdza moją tezę o niesłychanie rozbudowanym pluralizmie waszego przedsięwzięcia, no bo Jerzy Regulski i Stefan Bratkowski spotykają się we wspólnej pracy nad jakimś przedsięwzięciem, sami pochodząc z zupełnie różnych biegunów myślenia politycznego i ideowego. Ale wracając do historii DIP-u, ja bym chciał podkreślić, bo może za mało tutaj to zostało powiedziane, że było to środowisko, które ewoluowało. I tak jeżeli punktem wyjścia była stosunkowo umiarkowana krytyka realnego socjalizmu, tak, systemu w Polsce funkcjonującego, to już drugi raport, zresztą pisany jakby być może też na fali tego, co nastąpiło, przypomnijmy, w dniach dosłownie, kiedy DIP się rodził, czyli kryzysu zimy stulecia, tak? Styczeń 79, kiedy państwo stanęło. Trudno było lepszy dowód dysfunkcjonalności systemu. Drugi raport, pierwszy raport pisany jeszcze z nadzieją, że zostanie jakoś wysłuchany przez czynniki oficjalne, został im przekazany. Nie wiem, czy mieliście panowie jakieś echa w tej sprawie, ale jak rozumiem, nie bardzo. W ostatecznym rachunku został wydany przez oficynę opozycyjną, czyli w gruncie rzeczy zresztą został bardzo, ja tutaj dodam jako historyk KOR-u, że został bardzo dobrze przyjęty w KOR-ze. Powstanie DIP-u i raport z wielkim zainteresowaniem i nie było żadnej tutaj jakiejś dystansu. Natomiast wstęp do pierwszego raportu napisał profesor Lipiński. Właśnie. I publikując to w Nowej, no, z siłą faktu przeszliście na pozycję bliskie już opozycji antysystemowej, a w drugim raporcie wprost pisaliście, że niemal wszyscy uczestnicy ankiety są zdania, że bez systematycznego nacisku ze strony społeczeństwa nie ma co liczyć na odgórne inicjatywy reformatorskie, więc panie Andrzeju, to nie tylko Jacek Kuroń o tym był przekonany, wy też. Drugi raport powstał jeszcze przed sierpniem 80 roku. Zresztą w obu tych raportach szereg postulatów dotyczących ograniczonych zmian i ta filozofia zresztą ograniczonych zmian, ograniczonej liberalizacji, robienia tego, co da się zrobić, poprawienia tego, co da się poprawić, wcale nie była też obca opozycji korowskiej, która z zasady była opozycją także umiarkowaną.
I wyście na przykład formułowali szereg postulatów, które pojawiły się i zostały zrealizowane w dużej mierze w wyniku powstania Solidarności naturalnie, dzięki jej sile, czyli na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, instytucja ombudsmana, to się pojawia już w pierwszym raporcie, ograniczenie cenzury i poddanie jej kontroli sądowej, również mamy ustawę o cenzurze w 1981 roku, no i wreszcie wielki temat związków zawodowych. Naturalnie DIP nie prezentował w ten sam sposób, co KOR czy Wolne Związki Zawodowe, postulat utworzenia wolnych związków zawodowych, ale postulował postulat urzeczywistnienia tej funkcji reprezentacyjnej związków zawodowych wobec pracodawców. To znaczy duży, no, można powiedzieć, wstrząs, jakim była uchwała sejmowa pod naszym naciskiem w czasie jeszcze trwania pierwszej Solidarności w sprawie samorządu pracowniczego. W moim przekonaniu dużo bardziej szokująca Moskwę niż apel do krajów Europy Wschodniej. Tak, no elementem też tej zmiany sytuacji w 81 roku, jakby postawy tego grona, które tworzyło DIP wobec rzeczywistości, było na przykład wyrzucenie Stefana Bratkowskiego z partii, prawda? Co też stanowiło jakiś rodzaj zamknięcia pewnej drogi. Potem przyszedł stan wojenny. Ja tutaj jeszcze ostatnie pytania, a potem oddamy głos Państwu. Jak byście, czy wprowadzenie stanu wojennego w jakiś sposób zmieniło wasze patrzenie i wasze nadzieje na reformę PRL? I po drugie, wasz stosunek do Solidarności. W zasadzie w naszej postawie nic się nie zmieniło. Ja sam dostałem wiadomość o nadchodzącym za 6 tygodni wojskowym zamachu stanu, bo takimi słowami to mi przedstawiono. Pojechałem natychmiast do prymasa, gdzie był Lech i doradcy. Powiedziałem, że za 6 tygodni będzie wojskowy zamach stanu. Na co Lech zareagował: panie Stefanie, pan chce nas straszyć? Wiedzieliśmy co nieco o tym, co będzie, tak w gruncie rzeczy w sensie psychologicznym byliśmy przygotowani. To akurat nie była dla nas taka znowu niespodzianka. Tutaj wiele do dorzucenia, natomiast nie tylko Kazimierz Dziwanowski, który tutaj był dla nas kimś wiodącym z uwagi na swoje doświadczenie i kompetencje, ale byliśmy raczej chyba na ogół uczestnicy zespołu usługowego tego aktywu środowiska DIP-u, byliśmy przekonani, że i tak ogólna konfiguracja międzynarodowa, tak powiem, będzie decydowała o naszych wewnętrznych możliwościach, więc po prostu intensywniej zaczęliśmy się rozglądać dookoła, co się dzieje w świecie. To między innymi było też bardzo istotnym przedmiotem zainteresowania prymasowskiej Rady Społecznej, do której niektórzy z nas w Solidarności weszli i tam bardzo ostro, między innymi świetny referat w pierwszym okresie stanu wojennego w tym zakresie wygłosił niejaki profesor Skubiszewski.